różne przekształcenia związane z odchodzeniem od brudnej energii i dążeniem do czystej. One muszą kosztować. Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejny kanciasty stół i moi goście. Po kolei ich poproszę, żeby przedstawili się. Wojtku. Jestem Wojtek Ożdżeński. Kandyduję do Sejmu z miejsca 19 z listy Lewicy w Warszawie. Także łatwo zapamiętać. Mamy rok 2019. Warszawa to jest okręg 19 i Wojciech Ożdżeński to jest miejsce 19. Świetna prezentacja. Bożena. Siedem jak siedem cudów świata, siedem dni w tygodniu dyspozycyjna, siedem cnót, siódemka Bożena Przyłuska na liście Lewicy w Warszawie. Magiczne. Krzysiek, czy ich przebijesz? No właśnie zastanawiałem się, co powiedzieć, ale po prostu powiem, że nazywam się Krzysztof Rzyman, numer 9 na liście koalicji pod Warszawą. Jestem członkiem Partii Zielonych, jestem zielonym przedsiębiorcą, bo jestem przedsiębiorcą, a wcześniej byłem dziennikarzem, stąd się znamy też z Jackiem. Tak jest. Rzyman dodajmy przez RZ, żeby ktoś się Rzyman nie pomylił. Rzyman przez RZ, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. A Ożdżeński jest dwa razy samorzet. A, proszę. To jest różnica. To dobrze. To tę podstawową sprawę mamy załatwioną i biorąc pod uwagę dzisiejszy skład i dzisiejszy dzień, bo nie będziemy się oszukiwać, nagrywamy to w dniu, w którym ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Klimatu. Trochę Warszawę blokując, nie da się ukryć. No ale jakieś koszty muszą być, ale trochę właśnie o kosztach. Ja bym chciał od was usłyszeć, jakie są wasze własne i waszych partii czy ugrupowań pomysły na to, na problem, przed którym stoi świat, no ale przede wszystkim Polska, tak? Dlatego, że Polska stoi przed swego rodzaju specyficznymi problemami, bo nie tylko przed tymi, którymi cały świat, ale jeszcze takimi jak to, że obecna władza niespecjalnie jest zainteresowana autentyczną jakąś zmianą tutaj w tej kwestii. No to wiadomo, prawda? Węgiel będziemy wydobywać przez następne 200 lat. Już wiadomo, że nawet nie zbudujemy tych miliona, tak? Samochodów elektrycznych, tak? Już to się okazało, że odpuściliśmy. Przy czym ja od razu powiem, że z tą ochroną klimatu, walką z ociepleniem, to chyba nie jest taka prosta sprawa, tak? To znaczy problem polega na tym, że tego nie da się zrobić, taka jest moja teza, bez tego, że również przeciętny, zwykły, szary człowiek nie będzie trochę cierpiał z tego powodu. Prawda? Znaczy, to nie jest tak, że jest jakieś cudowne rozwiązanie, że można powiedzieć sobie, że zrobimy to i to i dzięki temu tam, nie wiem, spadnie tempo ocieplania, a nasz prąd, a jesteśmy od niego totalnie uzależnieni we wszystkim, będzie na przykład tak samo tani. Tak? Jakie tutaj macie, jakie są wasze pomysły, czy też co uważacie jest najważniejsze w tym wszystkim? Po pierwsze, człowiek będzie o wiele bardziej cierpiał z powodu braku ochrony klimatu. Tylko problem polega na tym, że on o tym nie wie. Tak? No, znaczy są już takie przesłanki, ale jeszcze to nie jest coś twardego. Dobra, no wróćmy w takim razie do tego punktu wyjścia, czyli dzisiejszego marszu. Tego typu wydarzenia mają na celu właśnie spowodowanie strachu, nie oszukujmy się, bo po prostu wywołanie emocji wokół sprawy, która wstrząśnie planetą i w związku z tym wymaga wywołania emocji. To są wszystko działania bardzo młodych ludzi, którzy mają całe życie przed sobą i zdają sobie sprawę z tego, że ich przyszłość wygląda naprawdę źle i niepewnie. Że z powodu zaniedbań klimatycznych, zaniedbań przy procesie ochrony klimatu, tak? Czekają ich różne nieszczęścia, kataklizmy pogodowe, a co za tym idzie ekonomiczne, problemy związane z migracją ludności, w tym konflikty zbrojne. Więc to są po prostu bardzo realne perspektywy koszmaru, który czeka pokolenie naszych dzieci i naszych wnuków. Ja obserwuję na przykład swoje dzieci, jak one to przeżywają i to jest dla nich po prostu realny stres.
tak? To jest. Ile dzieci? 19 i 17. No, to już dorośli ludzie. Tacy już młodzi dorośli. Greta młodsza. Tak. I 16. I wspaniale, że się zdarzyła taka Greta. I wspaniale, że potrafiła porwać miliony młodych ludzi na świecie. Bo to jest najwyższy czas, jest na to bodaj 11 lat, żeby zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby to, co jest spowodowane z działaniem człowieka, zminimalizować. Tak? No, jakie są pomysły? No, pomysły są powszechnie znane. Lewica wszystkie je wdrożyła do swojego programu, czyli przede wszystkim to jest oczywiście odejście od węgla. Oczywiście stopniowe, wiadomo, że w polskich warunkach to będzie się odbywało pewnie nie od razu, nie gwałtownie, ale... Ale czy to żeby odejść od węgla, jak Biedroń swego czasu mówił, 2030? Ja nie jestem ekspertką od energetyki, więc aktualnie na pewno trudno mi powiedzieć. 35. Natomiast, ale u zielonych 30. Natomiast te granice są od 2030 do 2040 mniej więcej tak zarysowane. I ja myślę, że najważniejsze nie jest w tym odchodzeniu od węgla to samo odchodzenie od węgla, tylko o wiele ważniejsze jest to, żeby postawić na odnawialne źródła energii, tak? Czyli żeby inwestować akurat w naszym przypadku, w naszym programie. Jest to energia z wiatru i z paneli słonecznych. No, a co się dzieje z tą energią, jak wiatr nie wieje, a słońce nie świeci, a tak bywa jednak? No, to nam raczej nie grozi. W tym gwałtownym procesie zmiany klimatu to właśnie będzie dochodziło do tego, że będziemy bardziej... No nie, ale nie oszukujmy się. No, są tak czy inaczej, nawet jeżeli będzie więcej dni słonecznych i więcej dni... wietrznych, bardzo prawdopodobne, chociaż skądinąd wiatraki, na przykład jak wieje za szybko, to też da się trzeba wyłączyć. One nie mogą za szybko, także huragany nas nie zbawią, żadne, bo jednak mówi się o jakimś miksie, tak? Znaczy, że nie da się przy dzisiejszych technologiach, czyli przede wszystkim przy kompletnej nieumiejętności gromadzenia energii, tak? Bo baterie, to wszystko tam, akumulatory, to w ogóle jest kompletnie jeszcze nie to. No daj, może ludzkość wymyśli coś lepszego, ale wiadomo, że dzisiaj nie. No nie ma co się oszukiwać. Dzisiaj wiatr i słońce to jest za mało jak na taki kraj jak Polska. Więc... a równocześnie odchodzimy od węgla, tak? Czyli co? Gaz, atom... Słuchajcie, ja osobiście mówię atom, jeśli chodzi o lewicę, nie ma tego w programie, ale ja bym oddała głos ekspertowi z zielonych. Jest z nami Krzysztof, który reprezentuje partię, która jakby stawia właśnie na tą dziedzinę, więc... Tak, no właśnie. Tak, to może zaczniemy... Dobrze, że Bożena jesteś za atomem, bo ja też jestem za atomem. Cieszę się. No to tu może będzie kącik przeciwko atomowi. Zobaczymy, co Jacek powie. Zacznijmy od początku. Nie tylko młodzi zauważają problem zmian klimatu. My jako Zieloni, to jest nasz główny temat kampanii. Jeździmy dużo, ja jeżdżę dużo po moim okręgu. On nie jest łatwy, bo to są wszystkie powiaty dookoła Warszawy. Obważanek tak zwany. Tak zwany obważanek. Chociaż na miejscu tak się nie mówi oczywiście. Są to powiaty dookoła Warszawy. I gdy poruszamy tematy najważniejsze w kampanii dla nas, czyli walka ze smogiem, walka ze zmianami klimatu, śmieci. Wszyscy się zgadzają, nikt nie neguje, że zmiany klimatu mamy i że musimy sobie z tym poradzić. Więc to nie jest tylko kwestia młodych. Faktycznie młodzi najczęściej z tego powodu protestują i chwała im, że zwracają nam na to uwagę. No niestety w Polsce jesteśmy na takim etapie podobnym trochę do Stanów Zjednoczonych i śmieszne, bo akurat zwróciła na to uwagę Greta Thunberg, która była na szczycie ONZ-u w tym tygodniu i powiedziała, że dla niej to jest coś nowego. W Szwecji rozmawia się o tym, jak rozwiązać problem katastrofy klimatycznej, a w Stanach Zjednoczonych dyskutuje się o tym, czy mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną. I wydaje mi się, że na podobnym etapie jesteśmy w Polsce. Tak? To jest taka dyskusja między prawicą i resztą. Prawica cały czas to kontestuje, czy to są okładki Tygodnika do Rzeczy, czy to są dziennikarze prawicowi, czy wreszcie politycy prawicowi. No, się nie oszukujmy, jak poczytamy sobie Witolda Godomskiego w Gazecie Wyborczej, nie jest to pisowiec zdecydowanie, że już nie wspomnę o stanowisku Foru, tak, czy Balcerowicza przez długie lata, to też wrażenie jest raczej takie, że oni też dyskutują i to raczej z przekonaniem w ogóle, że nic się nie zmieniło. Albo, że wolny rynek sobie z tym poradzi. No to może wolny rynek sobie z tym będzie próbował radzić, ale nie, no wydaje mi się, że jednak jakiś konsensus po stronie demokratycznej jest taki, że jednak mamy do czynienia z zmianami klimatu i że to człowiek ma duży wpływ, tak, bo to jest druga część. Prawica często mówi, że mamy do czynienia
czynienia ze zmianami klimatu, ale to nie wina człowieka, tylko jakiś tam kolejny... Oczywiście, problem jakiś... jest, natomiast trzeba też wiedzieć o podstawowych faktach, to znaczy ślad węglowy Polski w skali świata to jest 1%, a Unii Europejskiej to jest 10%. Także nawet my jako Unia Europejska, mam nadzieję, że potwierdzisz, Krzysztof, to, tylko... o czym mówię, to jest i tak w skali globalnej niewielki wycinek. Główni emitenci dwutlenku węgla są zupełnie gdzie indziej, a Unia Europejska jest akurat najbardziej, Unia Europejska jest najbardziej zaawansowana właśnie w tych programach odchodzenia od emisji. Choć te zjawisko sprzężeń chyba trochę polegają też na tym, że nawet 1% mniej czasem nas może uratować, bo to nie wiadomo, w którym momencie się stworzy ta masa krytyczna. Tylko nie idźmy w tak... To jest takie demagogiczne mówienie, no to w takim razie my nie musimy nic zrobić, bo na przykład Chiny niewiele robią. My musimy być na czele tej transformacji. Zaczęły w tej chwili bardzo dużo robić. Właśnie, i to pokazuje, w jakim miejscu są Chiny, w jakim miejscu jest Polska. Mamy Szczyt Narodów Zjednoczonych. A w jakim Stany Zjednoczone. Tak. I Andrzej Duda, prezydent Polski, nie występuje z przesłaniem dotyczącym zmian klimatu, bo takie były ustalenia przed szczytem, że tylko ci, którzy ograniczają emisję, mogą wystąpić. My nie występujemy, a Chiny występują. No bo on woli, żarówkę normalną, a nie energooszczędną. I teraz przechodząc do miksu, to tak, no my jako Zieloni jesteśmy za zdecydowanie miksem opartym na zielonej energii. Odnawialne źródła energii tyle, ile się da, do tego biogaz. Do tego w okresie przejściowym biomasa. No i my zwracamy uwagę na to, no co chyba wszyscy też zwracają uwagę, ale rzadko o tym przypominają. No po prostu nasza gospodarka musi zużywać mniej energii. I to jest też do zrobienia. Bardzo proste. Efektywność energetyczna jest super ważna. A my mamy ciągle niską tę efektywność, prawda? To jest pole, gdzie możemy jeszcze dużo zrobić. Tak samo jak, nie wiem, walcząc ze smogiem. Zresztą tematy w pewien sposób powiązane, tak? Walcząc ze smogiem, zmieniając źródła ogrzewania domów, też możemy prowadzić bardzo prostą termomodernizację budynków, dzięki czemu zapotrzebowanie energetyczne domów ocieplonych jest niższe niż domów... A co jest większym problemem? Właśnie indywidualne, że tak powiem, indywidualna konsumpcja, do której włączam też to, że mieszkamy, tak, w jakimś miejscu i na przykład zimą musimy się ogrzać, a latem coraz częściej ochłodzić, czy też przemysł i cała reszta? Jaka to jest? Problemy są różne, tak? No bo czy mówimy o smogu, wtedy oczywiście niska emisja, tak? Jeżeli mówimy o energetyce, wtedy też dochodzi do tego duży przemysł. To akurat... No tak, ale jeżeli ogrzewam dom, to też ciągnę z elektrowni prąd, tak? I o to chodzi, żebym dzisiaj mniej, tylko że dzisiaj ogrzewasz dom, nie ogrzewasz go najczęściej prądem, bo to jest bardzo droga forma. Ogrzewasz go raczej gazem, ogrzewasz go paliwem, ogrzewasz oczywiście węglem, no tak. czy miałem węglowym, to już najgorsze później, czy śmieciami, tak? No dobrze, Więc to my jesteśmy przeciwni atomowi, uważamy, że jeżeli mówimy, że mamy mieć energię bezemisyjną, no to też bez szkód. To właśnie najlepszy jest atom. No tak, ale też bez szkód dla środowiska jednak, tak? Wykorzystywanie zasobów rzadkich, później utylizacja, to jest drogie. Patrząc na koszty finansowe tych operacji, budowy elektrowni atomowych, ogromne, w większości projekty nierentowne, ciągnące się latami, uzależniona energetyka od zagranicznych technologii w ogromnym stopniu. No, mało dobrego w długiej perspektywie, tak? A biorąc pod uwagę, że jesteśmy na takim przełomie technologicznym, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii... Ja się odniosę, to... To tylko skończę. Jesteśmy na takim przełomie, więc mamy zapóźnienie, tak? Ale to jest trochę jak z polską bankowością. W sumie to zapóźnienie okazało się dla nas premią, tak? Że nagle się okazało, że my weszliśmy do bankowości elektronicznej, która jest dla nas standardem, jest wygodna i fajna, przez gdy inne kraje gdzieś tam się zatrzymały wcześniej, bo to te technologie się pojawiały, były niedoskonałe, ludzie się do nich zrażali. No tak samo mamy szansę, mam nadzieję, że tak będzie, że się wreszcie odblokowały, bo jednak rząd PiSu mówi, co mówi, no ale wie, że i tak będą jakieś bardziej zaostrzone przepisy dotyczące emisji dwutlenku węgla i Polska będzie musiała podpisywać ostatecznie porozumienie, jeżeli będzie chciała korzystać z pieniędzy unijnych, więc wiadomo, że coś robią. Mamy program Mój Prąd i tam mała kwota, 5000 zł, niewygodne warunki, bo dopiero po zapłaceniu można dostać zwrot pieniędzy, no ale jednak gdzieś ta zielona energia rośnie. Tak, ale właśnie to jest demagogiczne, bo
W wielu krajach energetyka jądrowa jest podstawą miksu energetycznego. To, o czym mówiłeś na początku, że węgla starczy na 200 lat, to też jest nieprawda. Pan prezydent tak mówił. Dlatego mówię, że to jest oczywista nieprawda. Pan prezydent zbadał, był tam na dole. Są niestety ludzie, którzy wierzą w to, co mówi prezydent. No, jest to może mniejszość, ale niestety są tacy ludzie. Ale operacyjnego węgla mamy na 35 lat. Także pozostałe pokłady są za głęboko, właśnie ich wydobywanie będzie nieopłacalne. Natomiast najlepszym rozwiązaniem uzupełnienia miksu energetycznego, choćby właśnie po to, żeby w sytuacji, kiedy będzie pochmurny dzień, nie było niedoborów energii, to jest jakaś część, ten podstawowy rdzeń właśnie z energii atomowej. I tutaj no, niestety, to jesteście młodymi ludźmi, to możecie o tym nie wiedzieć, niestety w dużej mierze głupota prezydenta Lecha Wałęsy o tym przesądziła, bo on w 90 roku powiedział, że Żarnowiec zatrzymujemy, nie będzie w Polsce energetyki atomowej i po 25 latach dopiero powrócono do tego pomysłu. Natomiast Żarnowiec już był zaawansowany w latach 80. i gdyby nie to, że tam nie było w otoczeniu prezydenta Wałęsy nikogo mądrego, kto by mu powiedział, że to bzdury, no to może ten program byłby kontynuowany i już energia atomowa byłaby w Polsce dostępna, co by zmieniło w ogóle całą istotę miksu energetycznego. No dobrze, ale skąd te tam co najmniej 30, a jak znam życie, to 50 albo 60 miliardów na zbudowanie tej elektrowni atomowej? Biorąc pod uwagę, że mamy inne ambitne plany, budujemy centralny port lotniczy, prawda? Też można 30. Można z nich zrezygnować, a tak naprawdę. A czyli jednak, tak? Znaczy tak to widzicie. Ja abstrahuję od tego, tak czy nie, bo ja myślę, że w ogóle niestety problem z energetyką atomową jest potwornie trudny, bo on obrósł mnóstwem różnych emocji. Dużo demagogii, znaczy, właśnie wiadomo, ze strony. Fukushima, wcześniej Czarnobyl z jednej strony. Ale też z drugiej strony ja mam zawsze problem, bo nie jestem oczywiście ekspertem, ale czytam różne te, znajduję dane. Czasem te dane są sprzeczne. Jedne pochodzą od eksperta i drugie pochodzą od eksperta. Są przykłady, nie wiem, o, Francja sobie świetnie radzi, tak, na przykład. No bo to jest 80% chyba kraj, tak, energii z ale atomu. Z drugiej strony Niemcy, no racjonalny w końcu, technokratycznie zorganizowany kraj raptem rezygnuje, tak? Więc taki zwykły człowiek trochę głupieje w ogóle. Nie jest w stanie właściwie udzielić, znaczy poza tym, chyba że daje przemawiać emocjom, to nie jest w stanie udzielić żadnej ostatecznej odpowiedzi. To jest, myślę, ogromny problem. Ja się boję, że tak czy inaczej, bo z mojego punktu widzenia to jest tak, niech eksperci zdecydują, tak? Tylko po pierwsze, którzy będą decydowali, trochę zależy od tego, kto będzie rządził, ale też po drugie, tak czy inaczej, ja się boję, że różne siły polityczne, kto by nie rządził, będą panicznie bały się po prostu podejmować pewnych decyzji, znaczy szczególnie w kwestii atomu, tak? I to trochę zresztą z PiS-em widać, tak? I chciałabym i boję się. To jest na tej zasadzie, a wcześniej z PO również. Przecież w końcu tam już, nie wiem, miliard poszedł na te różne ciała, które miały obmyślać tę energetykę atomową. Niestety raczej się tylko wzbogacili, zdaje się, na tym jacyś politycy. I na tym to się skończyło. Tu się boję, że jest potworna, patowa sytuacja, w której tak naprawdę nikt nie będzie chciał podjąć decyzji. Ale wiesz, na tą patową sytuację rewelacyjną odpowiedź ma młodzieżowy strajk klimatyczny, wyobraź sobie. Mianowicie oni wymyślili, to są przecież dzieciaki, a wymyślili, że trzeba tę decyzję oddać ekspertom po prostu. Stworzyć radę klimatyczną, która będzie umocowana, nie wiem, czy konstytucyjnie, czy ustawowo. I ta rada klimatyczna musi być radą ekspercką, niezależną od polityki, tak? I wtedy łatwiej jest politykom PiS-u na przykład posłużyć się taką radą jako ciałem, które podejmuje decyzje w sposób niezależny i w ten sposób uzasadnić swój stosunek do takiej decyzji, prawda? A na przykład właśnie w takim bardzo dobry kierunek myślenia. To byście się zgodzili? Na przykład Zieloni, na ten typ procedowania, nie mówię o decyzji. Nie, mamy swój pogląd, przekonaliśmy do tego Platformę, więc wydaje mi się, że jeżeli dwie największe partie w kraju są przeciwne atomowi, bo rozumiem, że PiS też jest przeciwny atomowi, skoro nic nie zrobił przez 4 lata w temacie atomu. Ale deklaruje, że będzie budował. No, tak. PiS nic nie zrobił również w innych dziedzinach, także to akurat nic dziwnego. Także w scenariuszu według mnie optymistycznym tworzy się rząd złożony z Platformy Obywatelskiej, Zielonych, ale również Lewicy,
Lewicy, a być może jeszcze PSL-u i Pawła Kukiza, siłą rzeczy. I wtedy, niezależnie od tego, czy byście przekonali Platformę, czy nie przekonali, to koalicjanci prawdopodobnie nie zgodzą się na waszą opinię. Ja mówię to w swoim imieniu. Mówiłam to tak. Nie, ale serio, wyobrażacie sobie, że akurat PSL przychodzi z postulatem budowy elektrowni atomowej, a oni, zieloni, nie. No, to może... Zielony PSL na pewno nie. A też nie wydaje mi się, żeby akurat Robert Biedroń czy Włodzimierz Czarzasty przyszli na negocjacje najważniejszych spraw z tematem budowy elektrowni atomowej. Ale naprawdę Platforma jest przeciwko? Mając serduszko po lewej stronie, nie wydaje mi się. Dobrze, to może tego rzeczywiście nie rozstrzygniemy. Może jeszcze o tych Niemczech. Ale może na agendę, myślę, że akurat na agendę ktoś by wprowadził ten temat, znaczy, tak kontrowersyjny? Liczy, nie, dla mnie się liczy, wiesz, systemowe podejście do sprawy. Nie jest ja po prostu mam dosyć takiego szarpania się, wiesz, w konkretnych rozwiązaniach, wiesz, a może to, a może to, a może to. Konkretne rozwiązania dopasować należy do kompleksowej strategii, wieloletniej strategii odejścia tak od brudnej energii w stronę czystej energii. No my wolimy rozproszoną niż centralną. No i teraz, no właśnie, to jakby jest pole do dyskusji, więc na pewno to myślę, jest też pole do jakichś konstruktywnych rozwiązań. Ale ten rdzeń musi jakiś być po odejściu dobrze, od węgla. Okej, widzę, że dobrze. Może to nie będzie taka kość niezgody, ale ja mam jeszcze ciągle ten wątek ekologii. Bo ja się bardzo boję takiej rzeczy. Z jednej strony czytam ostatnio takie opinie i badania świadczące, że Polacy wcale nie są tacy głupi, że już dużo kapują z tego, że zaczęli się bać i że mają poglądy takie dość ekologiczne. Tak? No na pewno nie wszyscy, ale już większość. Tak? Powinno to budzić optymizm. Z drugiej strony mam jakieś takie głębokie wewnętrzne przekonanie, nie mam żadnego dowodu na to, od razu powiem, że tak naprawdę to są puste deklaracje bez pokrycia. To znaczy, jeżeli okaże się, że różne przekształcenia związane z odchodzeniem od brudnej energii i dążeniem do czystej, one muszą kosztować. Znaczy, to nie jest tak, że my uciekniemy od podwyżek cen energii i oczywiście można z nimi sobie radzić, tak jak ty mówiłeś, ocieplając domy, zmniejszając energochłonność przemysłu, ale umówmy się, to jest proces rozłożony na bardzo długo, prawda? Więc to nie jest tak. Przyjdzie taki moment, który zresztą dopiero co miał przyjść, bo PiS przecież zamroził podwyżki, tak, cen prądu. Kiedy przeciętny Kowalski, który być może w sondażu głosował tak, jestem za czystą energią, boję się ocieplenia klimatu, powie stop, płaciłem za prąd, nie wiem, 200 zł, a teraz musicie, że ja mam 350 płacić, ale wykluczone w ogóle, nie zgadzam się na to. Czy w waszych partiach i wy też jakby prywatnie jako ludzie, tak? Macie jakiś pomysł, bo moim zdaniem, teraz właśnie mówię, niezależnie od ostatecznych rozwiązań, to przed nami jest ciągle jeszcze gigantyczna akcja edukacyjna, ale nie tylko na poziomie takim plakatowym i hasłowym, bo właśnie na tym plakatowym to tak, zgadzamy się, klimat nie powinien się ocieplać, energia powinna być czysta, ale w którymś momencie dochodzi do jednostkowego interesu i to zresztą bardzo często po prostu takiego, że są ludzie, dla których 150 zł więcej za prąd, to jest bardzo poważna sprawa życiowa. To znaczy, że nie wiem, że nie kupią czegoś dziecku, albo nawet może im na jedzenie brakować. No wiemy, że tacy ludzie jeszcze w Polsce są wcale liczni. No tak zwane ubóstwo energetyczne. No więc właśnie. Co z tym robić? Bo to jest moim zdaniem ciągle przed nami. To jest ciągle przed nami. Prawdziwa edukacja społeczna. Zresztą, o Jezu, wystarczy wejść do mojego śmietnika, tak? Znaczy ja wiem, że to nie jest dokładnie to samo, ale... Co ty masz ale zobaczyć. Śmietniku? Nie, znaczy w sensie segregacji, tak? No przecież to wszyscy orzekają na to. Mam wspólnoty mieszkaniowe, dramat. Wyraźnie widać, gdzie to wrzucać. Wiem. W śmietniku na papier, plastik i starą włoszczyznę, tak? No dobra, ale tu się z tobą zgodzę akurat. Ze śmieciami to jest edukacja, tak jak i w wielu innych obszarach. I akurat jak Greta mówiła, że wy odebraliście mi dzieciństwo, to akurat moje pokolenie, może powiedzieć ze starszego pokolenia, że zawaliliście edukację w kilku obszarach. Ba. Moim zdaniem we wszystkich. No, większość. Tak, nie chciałem mówić, ale w kilku kluczowych. Natomiast co do energetyki, to nie wiem, czy ta sprawiedliwa transformacja energetyczna, bo tak o tym mówimy, to jest kwestia edukacji, czy to jest jednak kwestia rozwiązań systemowych. Wydaje mi się, że to jest jednak drugie. Młodzieżowy strajk klimatyczny faktycznie o tym mówi. Oni wśród tych 5 postulatów, które kierują do partii politycznych, zresztą dzisiaj podpisywaliśmy je też przed Partią Zieloni, bo takie delegacje chyba do wszystkich przyszły, tak? Wydaje mi się, partii politycznych. Nawet do PiSu się wybrali. Zobaczymy, z czym wrócą.
podpisywaliśmy, że tak, transformacja energetyczna, ale też transformacja całej gospodarki, bo no, jeżeli chodzi o redukcję emisji gazów cieplarnianych, to nie dotyczy samej energetyki, całego przemysłu, że to musi się odbywać sprawiedliwie. I tak, to jest ogromne wyzwanie, no tylko teraz też spojrzymy, w jakie rozwiązania idziemy. Tak? Jeżeli idziemy w rozwiązania rozproszone, tak zwane prosumenckie, gdzie na początku dajemy komuś dopłatę, tutaj ci pomożemy zainstalować fotowoltaikę, to oczywiście też nie jest dla każdego, no ale jeżeli ten program rozszerzymy na wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, to się stanie powszechne. W gminach będziemy wspomagać takie instalacje trochę większe, ale dla większej liczby domów, to potem się okaże, że ten rachunek w jednej części roku będziesz miał zdecydowanie niższy, albo wręcz będziesz dostawał dopłatę do tego, co wyprodukujesz i oddasz do sieci, bo twoja sprawność będzie na tyle duża, zużycie na tyle niewielkie, że będziesz mógł coś odsprzedać, więc w sumie to jeszcze na tym zarobisz. No a w innych miesiącach będziesz musiał za to płacić. Natomiast nikt nie ukrywa faktu, że polityka klimatyczna będzie kosztowała i niestety Kowalskiego też będzie kosztowała. I to jest dla nas wielkie wyzwanie, nie kłócić się o to, czy mamy do czynienia ze zmianami klimatu, tylko wypracować rozwiązania, które będą sprawiedliwe i brały pod uwagę różnice dochodowe ludzi, co przy dzisiejszym na przykład rozwiązaniu, które jest zamrożeniem cen, no to jest rozwiązanie w ogóle abstrakcyjnie absurdalne, tak? No tak, ale właśnie... To nic nie rozwiązuje oprócz problemu roku. Ale bierzecie na przykład pod uwagę taką pierwszą myśl, która mi z brzegu przychodzi. Gdzieś teraz czytałem, że jakaś spółdzielnia w Krakowie na przykład dachy, takie klasyczne z wielkiej płyty, tak? Pokryła panelami po prostu, co jakoś tam już widać, że im się bardzo dobrze, bardzo to finansowo opłaciło. No ale jeżeli, ja akurat też mieszkam w takim bloku z wielkiej płyty i być może ta moja spółdzielnia coś zrobi, ale na przykład gdybym mieszkał w, nie wiem, w prywatnej starej kamienicy na przykład w Warszawie, to tam po prostu nie ma gdzie tych paneli na ogół umieścić, tak? Mhm. Przy z racji na konstrukcję dachów, na załamania różne i tak dalej, ten płaski dach. Wiesz, no to się dzisiaj nie da, technologia się zmienia. No, ale że w Elon tym momencie... Musk pracuje nad tymi dachówkami, które mogą pracować, no na razie wiemy z jakim efektem. No akurat to, ten projekt się jeszcze nie udał, ale no, to pokazuje w jakim tempie szybkim się zmienia technologia. Nie? Wejdę ci w słowo, bo widziałam wiesz takie rozwiązanie na Wydziale Fizyki, gdzie mój syn właśnie zaczyna studia, że panele wędrują za słońcem, wiesz, tak. I to jest na razie pewnie jakiś niewielki odsetek fotowoltaiki, ale podejrzewam, że to rozwiązanie się po prostu upowszechni. No tak. Oczywiście. Biedne te domy, które stoją w gęstej zieleni pięknych drzew. Znaczy, akurat rozwiązania prosumenckie to są super. I tutaj oczywiście PiS zawalił, rozwalając energetykę wiatrową. Tak? Tak. I to, co do tego się wszyscy zgadzamy. I to, że się zdaje się też nie bardzo opłaca, to sprzedawanie prądu, zdaje się, nie? Jeżeli... No dzisiaj się nie opłaca. No dzisiaj lepiej, no dzisiaj lepiej tak. Zapłacić niski rachunek, ale zapłacić, niż odsprzedać i zostać się producentem energii. Dokładnie. Natomiast wrócę jeszcze do tych Niemiec, bo tego nie zdążyłem powiedzieć. Mianowicie... To, że Niemcy odchodzą od energetyki jądrowej, no to jest to błąd w moim odczuciu. Natomiast w Niemczech też są populiści. Tak? Tam akurat zieloni sobie to wywalczyli. Niemcy są na tyle bogatym krajem. Znaczy, że dlaczego łączysz zielonych i populistów? Czy zieloni wywalczyli to w Niemczech, że Niemcy odchodzą od energetyki jądrowej? Mi się wydaje, że to głównie oni, czy ktoś inny. Ale dlaczego mówisz, że populiści? Bo to jest złe rozwiązanie. To jest złe rozwiązanie po prostu. No, to jest potrzebne w miksie energetycznym, ale zmierzam do tego, że Niemcy są na tyle bogatym krajem, że dla dobrego samopoczucia wyborców zielonych planują wygasić swoje elektrownie jądrowe, praktycznie mając w zamian tylko te rozwiązania energii odnawialnej, które są w Niemczech dużo bardziej zaawansowane niż w Polsce, to się co do tego zgodzimy. Oni są ile? 20 lat do przodu? Znaczy przede wszystkim oni to zarabiają na tym, że stworzyli te technologie i dzisiaj każdy kraj, który sobie Ale ponieważ my jesteśmy 20 lat do tyłu, to tym bardziej powinniśmy rozwijać elektrownię atomową i mieć ten podstawowy element w miksie energetycznym, bo ja jestem jak najbardziej za. Fotowoltaika jest super. Jak uda się odsunąć PiS od władzy, to trzeba znowu tą ustawę zmienić, żeby elektrownie wiatrowe się opłacały. To co do tego się zgadzamy, mam nadzieję. Natomiast to tylko kwestia kiedy. Mam nadzieję, że już w następnej kadencji. Natomiast to nie wystarczy. Polska potrzebuje jeszcze. Ja nie mówię tego, bo w programie Lewicy, tak jak mówisz, nie ma tego zupełnie, ale mówię to jako osoba
zainteresowana tą problematyką. Ale ja wiem, że to jest tylko estetyzowanie, ale muszę powiedzieć, że jak po raz pierwszy zobaczyłem wiatraki w takiej większej masie, a to już kilkanaście lat temu, jechałem przez Niemcy i w Polsce właściwie jeszcze wtedy nie było, jakieś pojedyncze sztuki zupełnie, to Niemcy, mimo że w Polsce wcale nie są tak postrzegane, to przepiękny kraj jest, tak? Znaczy tam są tak wspaniałe widoki wszelkiego, że tak powiem, rodzaju. I muszę powiedzieć, że nic brzydszego niż na jakimś przepiękny taki wzgórzowy krajobraz i po prostu, przepraszam, ale obesrany tymi wiatrakami. Zepsuło ci landszafcik? Strasznie. I nie, pewnie się nic nie da wymyślić, choć zdaje się teraz dochodzimy do wniosku. Prawda? Są gorsze rzeczy niż spieprzony widok, przepraszam. Tak no, myślę, że ta estetyka też w przestrzeni jest też jest. Ja powiem tak liberalnie, mamy problem można się ogóle, zawsze tak. W trakcie kampanii najbardziej, no zobacz, gdzie wiszą banery. No. Wszędzie, na drzewach nawet. Ale na wiatrakach nie. Chyba ich nie ma. Choć mogłyby się kręcić, nie, trochę jednak jest. To wyjątkowo szybko by musiał się kręcić, żeby ci taki obraz robił wtedy, wiesz, z tego. Ale ciągle jednak będę jeszcze pozostanę przy tych wątkach już teraz nie energetycznych, bo myślę, że swoje stanowiska zarysowaliście. Powiem więcej, biorąc nawet pod uwagę różnice w tych stanowiskach, to chyba nie ma aż tak... ostrych kontrowersji, żeby jednak nie było, nie można było w którymś momencie usiąść. Tak. Poza twoim takim głębokim przekonaniem, przekonaliśmy PO i będzie tak, jak my chcemy. Nie wiem, czy to... Ja przekonałem. Czy to wystarczy, tak bym powiedział. Ja tu nie wyrokuję. Słusznie, niesłusznie to jest... Jak mówię, ja ciągle jestem głupi zupełnie. Co drugi dzień czytam rzeczy, które mnie raz przekonują do jednego, a raz do drugiego. Poza tym nie wiadomo, czy PO jest takim monolitem, jak się niektórym wydaje. Może tak nie być po prostu. No więc. Wierzymy przewodniczącemu Schetynia przecież. I Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, tak. A poza mną i tak jednak w ogromnej części tych spraw, czyli tej sporej części czystej energii poza atomem, chyba wszyscy się tutaj zgadzają. Ba, nawet formalnie zgadza się PiS, tak? Tylko że mało robi, a jeszcze sporo robi wręcz coś przeciwnego, przepisów. Tak. Dokładnie. Zresztą muszę powiedzieć, że dla mnie to były niepojęte zupełnie decyzje, dlatego że ja jednak, niezależnie od mojego oczywiście krytycznego stosunku do PiS-u, wydawało mi się, że szereg ich decyzji jednak było z jakiegoś często cynicznego powodu, ale racjonalnych. Ta była tak kompletnie irracjonalna, i dla interesów indywidualnych ludzi, i firm, i gospodarki, i, no i właśnie problemów z klimatem. Nie jestem w stanie po dziś dzień tego zrozumieć. Choć może tutaj teza Ludwika Dorna, że oni w swoich decyzjach mają taką strukturę gluta. Bardzo mi się ta metafora podoba. Nie czytaliście tego? To genialne. To Dorn kiedyś tak to opisał, że właśnie żeby tak do końca się nie przejmować, bo ich decyzyjność jest taka jak gluta. Czyli, że oni są gdzieś w gruncie rzeczy mocno niesprawni w wielu różnych rzeczach. To była jakaś rozmowa w Gazecie Wyborczej. Bardzo polecam to również wszystkim, którzy nas oglądają, żeby to sobie wygooglować, bo to bardzo ciekawa rozmowa. A jednak, co by nie powiedzieć, Ludwik Dorn jednak trochę, że tak powiem, z jednego stołu jadł, także swoje myślę wie. Czy są jakieś sposoby, waszym zdaniem, żeby prowadzić taką edukację, no szeroko społeczną, tak? No bo tego już się nie da zrobić za pomocą podręczników i fajnych zajęć w szkołach no z 30, 40, 50, 60 i 70-latkami. Jak do nich docierać? Są sposoby, jak na przykład w Londynie, gdzie żeby wjechać do centrum trzeba zapłacić 12 funtów. Kolega płacił dziennie 12 funtów za przejazd przez centrum, to pewnie by się przesiadł. No tylko tak, tylko że żeby to wprowadzić bogatszy straszliwej trochę politycznej odwagi, biorąc pod uwagę, że akurat... Że roczne przykład... parkowanie w Warszawie ile kosztuje pod domem? Nie wiem. Jakieś śmieszne pieniądze. 40 zł. No właśnie, nie tak. Dla mieszkańców. Ale dla tutaj mieszkańców, nie przypadkiem tak następuje bardzo egzotyczny sojusz, nie wiem, kolegi Warzechy z kolegą Maziarskim z Gazety Wyborczej, tak? Czyli którzy w innych sprawach politycznych są absolutnie na skrajnych biegunach, a tutaj raptem mówią, nie, wolność polega na tym, że mogę jeździć swoim samochodem wszędzie, gdzie chcę. I że nikt nie powinien mi ją w taki ekonomiczny właśnie sposób również ograniczać. Tak? To takie szlacheckie bardzo podejście. Wbrew pozorom jest dużo, tak? Znaczy wymieniłem dwa nazwiska, ale to jest dużo. Wielu z nich siedzi cicho, bo póki nie jest zmuszana, to nie chcą.
ale się wkurzą, jak raptem się okaże, że pod domem nie 40 zł, tylko 400 na przykład. Tak? A ale to my i tak nie żyjemy w dżungli. Znaczy, jakby zacznijmy myśleć po prostu o społeczeństwie jako takiej rzeczywistości, która uformowała się właśnie po to, w taki sposób, w jaki jest uformowana, z reprezentacją władzy, żeby jakoś móc współistnieć. No, po prostu niestety trzeba się dostosować do wymogów współżycia społecznego. Polak? Tak. Tak, Polak też będzie musiał się dostosować do tych wymogów. I ja nie uważam, żeby jakiejś nadzwyczajnej odwagi wymagało na przykład wprowadzenie strefy 30 w Warszawie, czy zwężenia marszałkowskiej. Te rzeczy się dzieją w ogóle, tak? Więc to się będzie działo w sposób systemowy na poziomie samorządu, będzie się działo w formie oddolnego ruchu, lobbingu na poziomie ludzi po prostu świadomych, którzy chcą zmian. I będzie się działo też w wyniku jednego i drugiego, tak, oddziaływań oddolnych, ale również międzynarodowych na poziomie rządu. No, jakby to musi się tak dziać, dlatego że inaczej po prostu doprowadzimy się na skraj. Ale to ja się zgadzam, tylko już widzę te strefy 30, gdzie nikt poniżej 50 nie jedzie. Tak jest dzisiaj z... Jestem zwolenniczką zwiększenia mandatów. Uważam, że mandaty są skandalicznie niskie. Wysokie mandaty i nieuchronność ich otrzymania rozwiążą problem. To jest zupełnie inny problem. Tak. Natomiast na pewno masz rację. Tym bardziej, że komunikacja publiczna w Warszawie jest bardzo dobra. Poza dojazdem do tego studia, kto przyjechał komunikacją publiczną? Ja. No. Tak? Ja i którym zawsze jechałeś autobusem? Z tą ósemką? Trzema. Ale ostatecznie, nie, przepraszam, dzisiaj dwoma, bo to nie mam dwie wersje, dzisiaj wymyśliłem sobie lepszą wersję, z Pragi, ze Starej Pragi, także wcale nie tak daleko znowu, tak licząc w kilometrach, parę kilometrów chyba najwyżej w linii prostej, ale rzeczywiście to nie jest proste, no ale też, proszę Państwa, ale nie byłeś na strajku klimatycznym. My jesteśmy co prawda niedaleko od TVN-u, ale, więc wydawałoby się, że jakby w bardzo ważnym miejscu, ale no, za Opłotkami powiedziałbym Warszawy, także znaczy, takie dziury zawsze zostaną. Chodnika nie ma, żeby tak, no ja mam 3 samochody w rodzinie, ale korzystam bardzo chętnie z komunikacji, szczególnie jadąc do centrum, także... Ja w ogóle nie mam prawa jazdy i nigdy nie miałem. Nie żartuj sobie. Czyli masz sportowy, rodzinny i jaki? Sportowy, rodzinny i busik. A, myślałem, że zabytkowy jeszcze jakiś. Nie, to jeszcze do tego nie doszliśmy. Miałeś mieć elektryczny. Nie, ja czekam na autonomiczne, bo wtedy może będę miał samochód, jak on mnie sam będzie wiózł. Aha, bez prawa jazdy. Autonomiczny będzie tak drogi, że raczej nie będziesz go posiadał, raczej będziemy sobie nim po prostu jeździć. No dobrze, nie, to ja go sobie, oczywiście, że na godziny, nie, ja, bo dlaczego ja mam szukać miejsca do zaparkowania, albo denerwować się, czy mi go ukradną na przykład, bo broń. Nie, absolutnie wolę. Auta na godziny to też dobre. Czy też jakieś współdzielenie, prawda, no są jeszcze różne na to. W przeciwieństwie do hoteli na godziny. Dobrze, a powiedzcie mi taką rzecz, bo ja tu nie jestem optymistą, to znaczy moim zdaniem polski obłęd motoryzacyjny to jest ogromna przeszkoda. To jest ogromna, ja mówię zupełnie serio. Jak ja jestem obłąkanym miłośnikiem przeglądania dyskusji na różnych forach, i nie mówię o jakichś takich już wrednych i paskudnych pyskówach, tak? I nie wiem, na przykład właśnie jak sobie czytam, nie wiem, na Wyborczej, gdzie i tak są odsiani, tak? Bo jednak to płatne, tak? No to jeżeli wchodzi temat samochodowy, no to krew się leje. Oczywiście tam też są dzielni cykliści i różni inni, ale generalnie widzę te takie właśnie poglądy, takie nie liczące się kompletnie z niczym. Znaczy, ja wiem, że to nie jest próba socjologiczna, tak? Ale ośmieliłbym się powiedzieć, że tyle razy to widziałem, że to jest licząca się ciągle bardzo duża część społeczeństwa, która oczywiście jest za ekologią, jest za czystą energią, jest za wszystkim, ale mój samochód, my car is my house. Ale dajmy najpierw ludziom dobre rozwiązania, tak? Dokładnie. Jest na przykład w Warszawie zorganizowany transport publiczny, świetny. Ostatnio słuchałem debaty Tok FM-u z Wrocławia, gdzie poseł, już nie pamiętam który, jeżeli mówi, że we Wrocławiu nie jeździ komunikacją publiczną, bo jest średnia, w Warszawie jeździ komunikacją publiczną, bo jest świetnie zorganizowana. Więc jak damy ludziom świetnie zorganizowaną... Jaki poseł jeździ komunikacją publiczną? To w trakcie kampanii oczywiście jeździ. Chyba nie wierzę, że na co dzień jeździ komunikacją publiczną. Ja wspominam tego premiera Mazowieckiego w tramwaju, to kultowe zdjęcie, prawda? Tak. Ja przyznaję, że bardzo lubię prowadzić samochód. To jest w ogóle coś, co po prostu czynność, którą lubię, bo odpoczywam za kierownicą, ale no jakby byłoby absurdem mieszkać w Warszawie przy stacji metra, więc oczywiście
osobiście korzystam z komunikacji miejskiej, kiedy tylko jest to racjonalne. Nie zawsze jest to racjonalne w moim przypadku. Bardzo często wożę duże rzeczy, więc no jakby też... Duże dzieci. Samochód... Dzieci już jeżdżą sobie same. Natomiast no, samochód jest koniecznością w sytuacji, kiedy właśnie nie ma propozycji, jak to rozwiązać inaczej. Tak? I w wielu miejscach niestety, w związku z tym, że nie ma planów zagospodarowania, że jak są, to są bez sensu, że nie ma, nie jest przemyślana cała infrastruktura, tak, tak, transportowa. To znaczy... ludzie są bardzo często zmuszeni do tego i potem jakby ten przymus przenosi się na dzieci, prawda? One też odczuwają konieczność posiadania samochodu. Znaczy, to jest właśnie, ja myślę, w ogóle polski problem, że to jest wszystko system naczyń połączonych. No tak. I że właśnie biorąc pod uwagę na przykład, że nie wiem, dobrze, Warszawa ma rzeczywiście dobrze zorganizowaną komunikację i to mówię jako ktoś, kto codziennie od kilku do kilkunastu nawet razy korzysta. Z wszystkich form transportu, tak? Znaczy i autobus, i tramwaj, i metro. Natomiast równocześnie jest to miasto, które, jak są chyba wszystkie polskie miasta, na przykład tak, rozlewa się w sposób niekontrolowany, na przykład, tak? Znaczy nie ma w ogóle żadnej myśli urbanistycznej. W związku z tym mamy z jednej strony jakieś puste miejsca, relatywnie puste, gdzieś w środku, a równocześnie gdzieś het, już nie wiem, za chwilę w okolicy Zalewu Zegrzyńskiego, tak? Będą pewnie warszawskie bloki jakieś kolejne. I tak dalej, i tak dalej. I że to jest tak, że co nawet się wymyśli coś właśnie fajnego, żeby zrezygnować z samochodu, to się okazuje, że jakiś inny fragment rzeczywistości wstawia kij w szprychy tym pomysłom. To ja mam jeden prosty postulat, że za małe są parkingi park and ride. To jest znakomite rozwiązanie. A czy one rzeczywiście są wypełnione? Bo ja z nich nie korzystam. A na przykład w Alei Wilanowskiej już po 8 nie ma miejsca, a jest parking chyba 2- czy 3-piętrowy. A to jest bardzo dobre rozwiązanie. Podjechać do pociągu, podjechać do metra, przesiąść się. Na niektórych stacjach jest miejsce cały dzień, ale w niektórych miejscach nie ma. Czy Rafał Trzaskowski nas słyszy? Tak. Ale też odeszliśmy... Metro Wilanowska, rozbudowa... Ale chyba też odeszliśmy, Jacek, bardzo od tematu, no bo rozmawialiśmy o transformacji energetycznej i faktycznie można to zrobić na dwa sposoby. Albo mówisz, no cak, cak, za 2 lata tutaj już nie chcemy mieć węgla, albo wprowadzasz rozwiązanie systemowe, najpierw oceniasz sytuację, patrzysz, komu musisz pomóc, ile potrzebujesz na to pieniędzy, robisz to w sposób zdecentralizowany, no nie rozdajesz pieniędzy z Warszawy, tak, było z programem Czyste Powietrze, tak, który został ostatecznie zablokowany przez Unię. Nie dało się wydawać pieniędzy z Warszawy w całej Polsce. Angażujesz to sektor finansowy, który ci może w tym jakoś tam pomóc, o ile może ci pomóc. No i realizujesz taki program. No, tylko, że PiS, jak ma realizować większe programy inwestycyjne, to nie potrafi tego zrobić. No. I to pokazuje, że potrzebujesz władzy, która to rozumie i będzie to wprowadzała. Ale czyli, bo ja bym taką konkluzją chciał skończyć, że niezależnie od tego, że trzeba edukować, że trzeba wyjaśniać ludziom, że z tym mamy ogromny problem, to też jest jeszcze rzecz, o której nie można zapomnieć, że bycie władzą polega też na tym, że trzeba brać na siebie nawet decyzje, które są trudne i które niekoniecznie budzą powszechny entuzjazm. Tak? Znaczy łatwo jest dawać, można dyskutować w ogóle, czy słusznie, czy nie, ale łatwo jest dawać 500 zł ludziom, no bo to jest sama frajda. W pewnym sensie nawet jak ja nie dostaję, no to co mi szkodzi, że ktoś inny dostaje, no przecież nie jestem takim sknerą, tak? Natomiast tu się trzeba z tym liczyć. Ja się boję tylko, że jesteśmy na takim etapie polityki, w której wszyscy kombinują, jak wymyślić coś, co dać ludziom, tak żeby nie bolało i żeby nie stanowiło ryzyka, tak? Tak. To jest świetnym przykładem obniżenie wieku emerytalnego. Przecież to było wyjątkowe draństwo, a teraz będzie bardzo trudno to odwrócić. Mimo że we wszystkich krajach właśnie wiek emerytalny był podniesiony, tylko tyle, że na przykład w Niemczech wszystkie główne siły polityczne się co do tego zgadzały i zrobiono to po 10 latach programów edukacyjnych, dyskusji, jak to zrobić i też podniesiono do 67 roku życia. PO akurat odważnie to zrobiło, źle to zrobili strategicznie, bo należało więcej edukacji, więcej wyjaśniania ludziom. Odwrócić to teraz będzie bardzo trudno. Nie wiem, czy oni to mają w programie w tej chwili? Nie. No właśnie. W programie Kalicz mamy zachęty do tego, żeby dłużej pracować. No. Też coś. Czyli ja pozwolę sobie tak spuentować, jeżeli się ze mną zgodzicie, że
No, chociaż zgodzicie się, bo to taki grep, że nie możecie się nie zgodzić. Ja życzę moim dzisiejszym gościom, żeby byli nie tylko władzą mądrą, ale też władzą odważną. Po 13 października i to, czy to oni będą mogli swoje pomysły realizować, zależy, proszę Państwa, od Państwa. Dziękuję.